Siemanko, nazywam się Salver, jest to mój trzeci odcinek vloga. W dniu dzisiejszym będę mówił o tym, w jaki sposób możecie przygotować tani i szybki prezent dla swoich przyjaciół oraz jak ja spędziłem czas ze swoimi przyjaciółmi 11 listopada. Tymczasem co? Zaczynamy! W Dzień Niepodległości, czyli 11 listopada, postanowiłem zabrać dwójkę moich przyjaciół, gdzie? Do Poznania. Czyli 3 godziny pociągiem w jedną stronę, 3 godziny pociągiem w drugą stronę. Po co? Po to, żeby zjeść świętomarcińskiego rogala. Na krótki reportaż z tego wyjazdu właśnie teraz serdecznie Was zapraszam. Poznań generalnie nie lubię Poznania. Zapewne wszyscy zdążyli zauważyć, że moja scenaria uległa zmianie. A to tylko dlatego, że postanowiłem zabrać Was do mojego kreatywnego, a zarazem magicznego warsztatu, w którym przygotowywane są niesamowite rzeczy. Czyli po prostu na mój balkon. Już za chwilkę właśnie w tym miejscu przygotujemy świetny prezent dla Waszych czy też moich przyjaciół, o którym mówiłem na początku tego odcinka. Tak więc co? Do dzieła! Aby stworzyć swojego idealnego bałwanka, potrzebujecie skarpetki, kleju Magic, kolorowych szpilek, sztucznych oczu, sznurka, ryżu, pozostałych elementów do dekoracji, no i oczywiście nożyczek. Nożyczkami przecinamy mniej więcej w tym miejscu skarpetkę. O, tak. Ta-da. Tę część odkładamy na później, natomiast tę wywijamy na drugą stronę. Bierzemy sznurek i na wysokości pięty zawiązujemy. Wywijamy z powrotem na drugą stronę. I uzupełniamy ryżem. Kiedy już napełnimy skarpetkę, zawiązujemy górę. Nadajemy kształtu naszemu bałwankowi. To musi przypominać gruszkę póki co. Znowu bierzemy sznurek. I zawiązujemy na 3/4 wysokości. Odstawiamy pierwszą część, a drugą część naszej skarpetki wywijamy i w ten oto sposób tworzymy czapajkę dla naszego bałwanka. Z czerwonego materiału wycinamy sobie szaliczek. Ja wybrałem około centymetra szerokości. Końcówki szalika ucinamy na dwóch różnych długościach. Następnie nacinamy teraz za pomocą kleju Magic przykleimy sztuczne oczka. Za pomocą kolorowej czerwonej szpileczki zrobimy nosek. Teraz za pomocą szpilek stworzymy jemu uśmiech. Ja wybrałem kolor granatowy. Teraz przejdziemy do dekoracji czapeczki. Przyklejamy pomponika. Teraz zrobimy mojemu bałwankowi rączki. Do tego użyję takich drucików z futerkiem. W kolorze beżowym. Teraz zabieramy się za dekorowanie brzuszka. Do dekoracji brzuszka wybrałem 3 czerwone guziczki, znaczy fioletowo-czerwone.
bierzemy czerwone gwiazdki brokatowe i kilka umieszczamy na czapeczce. Z takiego dwukolorowego patyczka ucinamy go z jednej, potem z drugiej strony i świątecznego lizaka dajemy naszemu bałwankowi. Mój bałwanek jest już gotowy, ale oprócz niego jest jeszcze gotowa cała jego familia. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka mojego vloga. Mam nadzieję, że Wy stworzycie swojego idealnego bałwanka. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, oczywiście nie pozostaje mi nic innego niż zachęcić Was do nadrobienia zaległości oraz do kliknięcia subskrybuj. Tymczasem do zobaczenia wkrótce.